Welcome, Don, very, very warmly here on our Zoom. I would like to ask you to share with us all this information about how to do MLM faster, easier, and so on. Okay, thanks a lot, Adriana. I would like to start off by just mentioning that the call is neutral. I don't talk about any companies or products. We never talk about anything except how to do the business right. Chciałbym wam tutaj powiedzieć przede wszystkim na samym początku, żebyście wiedzieli, że te spotkania są zupełnie neutralne. Nie będziemy tutaj nikogo do żadnego biznesu, broń Boże, wciągać ani przekonywać. Chcielibyśmy wam tylko opowiedzieć o network marketingu. I don't talk about companies, but I will tell you this. I've been with the same company now for 25 years. And I started by sponsoring 4 distributors, and those 4 have grown to over 1,400,000. Nie chciałbym tutaj wspominać o mojej firmie, w której jestem, ale chciałbym wam powiedzieć, że jestem tutaj już 25 lat. I moja organizacja obecnie liczy 1,400,000 ludzi i zacząłem budowanie tej struktury od 4 osób. I praktycznie te 4 osoby zbudowały całą tą organizację. 95% of all those distributors came from the original 4. So that's got to tell you something, that you don't have to note the word recruit a lot of people to build a large organization. You need to sponsor and teach and duplicate. And I'll explain that more later. 95% tej mojej struktury właśnie pochodzi od tych 4 oryginalnych pierwszych osób. I to dowodzi niezbicie temu, że nie musicie rekrutować bardzo dużej ilości osób, żeby zbudować taką organizację. To, co my robimy, to na pewno nie rekrutujemy nikogo do sprzedaży. My za to uczymy, sponsorujemy i uczymy duplikacji, jak robić network marketing. See, you're only duplicated when the person you sponsor is at least 3 levels deep. Jesteście zduplikowani wtedy, kiedy osoba, którą polecicie do tego biznesu, zasponsorowaliście ją, zbuduje pod sobą 3 poziomy niżej. Now, if you think you're recruiting people to sell, you're going to understand why that does not work, because it's impossible for people doing sales to make it big in network marketing. You're going to understand that in about 1 minute. Jeżeli będziecie próbować kogoś rekrutować do sprzedaży, musicie być świadomi tego, że to tak naprawdę nie działa. To co działa z pewnością, to jest duplikacja i sponsorowanie i uczenie ludzi MLM-u, nie sprzedawanie. In my book, which has now sold over 11 million copies, it's in all the major languages, and what we call the napkin presentation, number 4, explains what your business should look like. W mojej książce 45-sekundowa prezentacja, która została już sprzedana w ponad 11 milionach egzemplarzy na całym świecie i przetłumaczona w prawie 25 językach, opowiadam w 4. prezentacji o tym, jak powinien wyglądać wasz biznes, że powinien to być najwyższy budynek, jakikolwiek widzieliście w życiu, który będzie reprezentował wasz duży przychód. It should look like the biggest building you've ever seen in your life, and that represents huge income. Właśnie to, co powiedziałam. Okay. I said that. Okay, gotcha. So you cannot see the building and you cannot see the income until you do a foundation. And to build a big building, you have to have a deep foundation. And that's when you duplicate, you go deep. Nie możecie zobaczyć tego dużego budynku, który wzrośnie, jeżeli nie zbudujecie najpierw fundamentów. I im większy chcecie wybudować budynek, tym większy, tym głębsze muszą być te fundamenty. I tak jak Don radzi, powinny one być co najmniej 4 poziomy niżej pod wami zbudowane. People doing sales never go deep. They're always so busy recruiting, 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 that they never spend enough quality time with any one person to get the duplication going. Osoby, które sprzedają, niestety nigdy nie budują głębokich fundamentów, ponieważ oni skupiają się na tym, żeby szukać ludzi, którym sprzedają produkty, których zarekrutują do sprzedaży. Nie mają czasu na to, żeby
tak naprawdę zająć się ludźmi i faktycznie sponsorować i mieć czas na to, żeby ich nauczyć tego. I'll give you an example. A non-sales type, non-sales would recruit a salesperson thinking they're going to get rich because they can bring in a lot of people, which they can do. Dam wam przykład, na przykład osoba, która wchodzi do network marketingu, myśli sobie, że jak zarekrutuje jakiegoś dobrego sprzedawcę, to ona stanie się bogata, bo ten sprzedawca jakby zrobi za nią całą, za tą osobę całą robotę. A good salesperson can recruit anywhere from 50 to 100 people in 6 months to a year. Dobry sprzedażowiec potrafi zarekrutować od 50 do 100 ludzi od pół roku do roku. You look at their genealogy after 1 year and they have not duplicated themselves in one spot. They might be one level deep in a few places, but no duplication. So now people are dropping off faster than they can add them. Jeżeli popatrzycie na strukturę po roku działania takiego sprzedażowca, okaże się, że ta jego struktura jest naprawdę zupełnie płaska. To jest jeden poziom. Być może w niektórych miejscach zdarzają się sytuacje, że ktoś tam ma jakiś drugi poziom, natomiast przeważnie jest to bardzo płaska struktura i kompletnie po prostu to okazuje się z biegiem czasu, że zaczynają się te struktury im sypać. Zaczyna więcej osób odłączać się od tego biznesu, niż oni są w stanie zarekrutować nowych członków do sprzedaży. So the salesperson now think there's something wrong with the company, the product, the marketing plan, their sponsor, you already said that. Probably. So there, somebody shows them another hot deal, they're off to the races on their new program. No i taka osoba, która właśnie widzi, że coś się takiego dzieje, zaczyna myśleć, że no coś musi być nie tak z moją firmą, z moim produktem, może ze sponsorem albo z planem marketingowym. I przychodzi ktoś, kto pokazuje mu nowy projekt, nowy jakiś biznes i on praktycznie już jest gotowy do tego, żeby startować w tym biznesie, że zacząć już zmiany i zmieniać właśnie firmę na nową. So the non-sales type that recruited the salesperson thinking they're going to get rich, they're now thinking, wow, if that person had to move on to another company, couldn't make it, how am I going to make it? And then they end up quitting. A osoba, która zarekrutowała tego sprzedażowca, okazuje się, że ona widząc to, mówi, no to jak ja mam sobie teraz z tym poradzić, jak ten sprzedażowiec, który był taki, powiedzmy, zdolny do tego, żeby to zrobić, odszedł, a ja, jak nie jestem takim typowym sprzedażowcem, to jak ja sobie mam z tym poradzić? I ona też odchodzi. So after 1 year with their new company, now the salesperson, same thing. People are dropping off faster than you can add them. Now they're ready for their next program. I po roku okazuje się, znowu jest ta sama sytuacja. Znowu osoba już jest znowu gotowa do następnego programu. Tak naprawdę znowu dzieje się dokładnie to samo. You've heard the definition of insanity before, doing the same thing over and over again, expecting a different result. Być może słyszeliście taką definicję szaleństwa, że robiąc jedno i to samo w kółko, oczekuje się innych rezultatów. So you're going to run into people who have been in 2, 3, 4, 5 different programs, and all you have to do is say to them, you didn't fail in network marketing, because you never did network marketing. You got in it and you did sales, and sales does not work. Jeżeli macie taką osobę, która twierdzi, że ona jej nie poszło w network marketingu, powiedzcie, że ona nie poniosła porażki w network marketingu, bo w fakcie ona tak naprawdę była w network marketingu, ale nie robiła network marketingu, tylko robiła sprzedaż, a robienie sprzedaży naprawdę nie działa. Tell you a quick story about Jimmy the Butcher Smith. He was a butcher for 42 years, had to retire because of a back injury. He got into network marketing, but he didn't do network marketing, did sales. Chciałbym wam tu przytoczyć przykład takiego człowieka jak Jimmy the Butcher Smith, który był przez ponad 40 lat rzeźnikiem. On odszedł na emeryturę z powodu choroby pleców i zaczął robić network marketing. I tak naprawdę robił ten network marketing, ale on tak naprawdę robił sprzedaż w zasadzie. When he was 52, he came across my training material and he learned that we do not recruit people to sell. We sponsor and teach people to duplicate and build a family of consumers.
I kiedy miał 52 lata, natknął się na nasze nagrania treningowe i zaczął rozumieć, że my nie rekrutujemy ludzi w MLM-ie do sprzedaży, ani nie sprzedajemy, my po prostu sponsorujemy, uczymy i nauczamy ludzi, jak duplikować. By the time he was 70 years old, he was worth 35 million. He's now 92 and he's worth over 90 million. Kiedy miał 72 lata, jego majątek wynosił 35 milionów dolarów, a kiedy teraz ma 92 lata, jego majątek szacuje się na 90 milionów dolarów. We have the recording of an interview he did with Eric Worre. My mind. Eric Worre. And he mentions my name twice in the interview, giving me 100% credit for his success. On kiedyś robił wywiad z Ericiem Worre i podczas tego wywiadu dwukrotnie powiedział, że wszystko to, co zawdzięcza cały sukces, który zawdzięcza w network marketingu, to zawdzięcza właśnie Donowi i tego, co się od niego nauczył. I think I mentioned already he was in 10 different companies. No. He was in, był w 10 różnych firmach jeszcze w międzyczasie. Co roku, każdego roku był w innej firmie. Taka była jego historia i teraz jakby jest zupełnie inaczej. Never made a dime because he's just trying to do sales. Anyway, another quick testimony. Jordan Adler was in different companies for 11 years. Never made a dime. He actually found my book in a garage sale, bought it for 25 cents. Now he's a multimillionaire. I tak samo jak Jimmy DeBatcher Smith przez 10 lat nie zarobił żadnych pieniędzy tak naprawdę, bo robił sprzedaż. Innym przykładem jest Jordan Adler, który też 11 lat był w network marketingu i kompletnie nic nie zarobił, robił też sprzedaż. I natknął się na książkę Donana w sprzedaży garażowej, gdzie kupił ją za 25 centów, a teraz jest multimillionerem. Now, another personal testimony. I'll repeat what I started with, that we started with 4 distributors and we've had over 1,400,000 people come into our organization. I też moje świadectwo, kiedy właśnie na początku mówiłem wam, że zacząłem od 4 osób i te osoby rozwinęły się do organizacji 1,400,000 ludzi. Now, our company has a lot of great health products, like you guys all have good health products too. But by accident, I actually sold one product in 25 years. I być może tak jak wasze firmy, w których jesteście, mają wspaniałe produkty, tak i moja firma ma wspaniałe produkty prozdrowotne. Natomiast przez zupełny przypadek, przez te 25 lat sprzedałem tylko raz jeden produkt. When people were in my house, they saw the product on the counter in my kitchen, asked what it was. I told them what it was and they wanted to buy it. The only thing I ever sold in 25 years. Osoba, która właśnie była w moim domu, zobaczyła ten produkt na blacie kuchennym, bardzo chciała go kupić i no, musiała go sprzedać, więc to był tylko i wyłącznie taka transakcja kupna-sprzedaży czy jakiegoś sprzedania mojego produktu. Raz jedyny w ciągu tych 25 lat. See, my volume last month was over 13 million. I'll end up the year by doing over 150 million, which is more than 90% of the 2,000 companies out there. I pomimo tego obrót całej mojej struktury w zeszłym miesiącu wyniósł 14 milionów dolarów. To nie jest ze sprzedaży. A całość w tym roku przewiduję, że będzie to 150 milionów dolarów za rok obrotu, która ta kwota jest jakby wyznacznikiem praktycznie 90% więcej niż 90% firm marketingowych, jakie mają obroty na świecie. See, I didn't do that by recruiting people to sell. I did that by sponsoring and teaching people to duplicate and build a family of consumers. I nie zrobiłem tego poprzez to, że rekrutowałem ludzi do sprzedaży. Absolutnie. Zacząłem to robić właśnie poprzez sponsorowanie, poprzez uczenie i duplikację i budowanie rodziny konsumenckiej. Now, 100% of the people in the world not in network marketing do not understand it.
80 to 90% of the people who are in it don't understand it. And you'd be amazed how many company owners don't understand it. 100% ludzi, którzy są poza network marketingiem, kompletnie nie rozumieją tego biznesu. 80-90%, którzy są nawet już w network marketingu, też nie rozumieją, na czym powinien polegać network marketing. I bylibyście też bardzo zdumieni tym, jak wiele jest właścicieli firm MLM-owych, którzy nie rozumieją też, co powinni robić. And that's probably why my books sold over 11 million copies, because when people read it, then they understand network marketing. I prawdopodobnie to jest powód tego, że ta książka jest tak popularna w wielu kręgach. I ludzie, którzy czytają tą książkę, nagle zaczynają rozumieć, czym jest network marketing. I want to talk about your market now. This is the people that you think you have out there you can talk to about your business. Pomówmy teraz o na przykład rynku, na którym przyszłoby Wam działać. Mówi tutaj o rynku suplementacyjnym, zdrowotnym. Only 15% of the people in the world at any given point in time are either sick, hurt or into health. Tylko 15% ludzi na rynku całej populacji to są osoby, które są albo chore, albo cierpią z jakiegoś bólu, albo są w ogóle zainteresowane poprawą swojego zdrowia. And that breaks down to 8% are really actually really into health. A z tego tak naprawdę 8% to są właśnie te osoby, które są zainteresowane poprawą swojego zdrowia. Anybody that would argue that, I say measure the square footage of all your health food stores in town and your supermarkets, you're not even going to be close to 8%. I wszyscy, którzy się próbują nie zgodzić z tym, czyli jaki jest metraż kwadratowy przeznaczony na produkty prozdrowotne w ich supermarketach czy sklepach, bo nawet prawdopodobnie nie mieliby tam tych 8% powierzchni przeznaczonej właśnie na tego typu produkty. So if you think you're selling health products, then you've got a very, very small market. Więc jeżeli próbujecie sprzedawać swoje produkty prozdrowotne, zobaczcie, że macie bardzo, bardzo mały rynek. You also now have a lot of competition, because 90% of the people in the industry, since they don't know what they're doing, they're out looking to recruit salespeople to sell to those 8%. I do tego wszystkiego jeszcze macie bardzo dużą konkurencję, bo zobaczcie, że praktycznie wszyscy, którzy są na tym rynku, próbują sprzedać właśnie swoje produkty do tej grupy. These companies starting up out there, they spend millions of dollars getting ready to launch a new holy grail of a health product, and they all make the same mistake when they get started. They get ready to go to market and they recruit a sales manager. Wszystkie te firmy marketingowe, które zaczynają swoją działalność na rynku, zaczynają od tego, że próbują zarekrutować do swojej firmy na początku menadżera sprzedaży, żeby sprzedawał ich produkty. That's really strange, because we're not in sales, we're in network marketing. So why did they recruit a sales manager? I to jest naprawdę bardzo dziwne, no bo przecież nie jesteśmy w sprzedaży, my jesteśmy w network marketingu, więc dlaczego oni rekrutują menadżera sprzedaży? The sales manager never sponsored a person a day in their life, never built a business and organization. So why did they recruit this person to be their sales manager? Taki menadżer sprzedaży nigdy nie zasponsorował żadnej osoby, nigdy nie zbudował dużej organizacji konsumenckiej, więc dlaczego oni kogoś takiego angażują do swojej firmy na początku? First of all, they recruited them because they don't understand network marketing. And second of all, they recruited them to sell their hot products. Po pierwsze, oni rekrutują kogoś takiego, żeby on sprzedawał ich produkty oraz żeby zarekrutował innych ludzi do sprzedaży tych produktów. Doing that, they are destined to failure, because now the next problem you have is that 95% of the people want nothing to do with selling. I tak naprawdę, podchodząc właśnie od tego podejścia, jakby rozumiejąc to od tego podejścia, to oni są skazani na porażkę, ponieważ praktycznie 95% ludzi nie lubi sprzedaży.
In America, a few weeks ago, in the news, they talked about how only 4.7% of the American population wants anything to do with sales. W Ameryce był taki reportaż, na którym mówiono, że 4,7% Amerykanów chce mieć do czynienia ewentualnie coś ze sprzedażą. So let's round that 4.7 up to 5%. And I want you to think about this and you understand why so many people are dropping out of network marketing. 90% of the people in network marketing are actually looking for the 5% that can't make it. I to jakby powinno wam wszystko pokazywać, dlaczego tak się dzieje, że wiele osób zaczyna ponosić porażkę, jakby robiąc network marketing poprzez taką formę sprzedaży, bo te 95% ludzi próbuje sprzedawać do tych 5%, którzy tak naprawdę nie są w stanie i tak tego zrobić. I'm going to take just a minute and talk about your activity. The people are actively building a business. Chciałbym wam też powiedzieć na temat aktywności, na temat osób, które aktywnie robią ten biznes w waszych strukturach. Did a Zoom call a few weeks ago. A woman had 45 people on the call. And after the call, I asked her, how many people do you have that are actually active in your business? Well, first of all, I asked her how many people she had in her business. She said 500. Miałem ostatnio Zooma, gdzie kobieta zaprosiła 45 osób i zapytałem się ją, ile ona ma osób w swojej strukturze. Powiedziała 500. Then I asked her how many of those people are actually actively working. I potem zapytałem się, ile tak naprawdę z tych 500 osób faktycznie pracuje w tym biznesie u ciebie. Got really quiet for about 10-15 seconds and she said 10. I ona była praktycznie bardzo cicho przez jakieś 10 sekund i w końcu powiedziała, że 10 osób tylko. And that's typical in the industry. In fact, most large organizations and most large companies are going down now because they're not duplicating. And when they're not duplicating, people are jumping, leaving, going off to different companies, and they get to the point where people are dropping off faster than they can add them. I tak naprawdę to jest typowe dla tej branży w obecnych czasach, ponieważ większość z nich, z tych firm, boryka się właśnie z taką sytuacją, że drastycznie jakby spada aktywność i praktycznie więcej osób odchodzi z tych biznesów, przechodzi do innych, niż oni są w stanie zarekrutować nowych. So you have a small market, a lot of competition, and 95% of the people don't want to sell. Więc podsumowując, mamy mały rynek, mamy bardzo dużą konkurencję i do tego wszystkiego jeszcze 95% ludzi nie chce sprzedawać. So what I'm going to teach you now is that you're going to have a market of 100% because 95% of the people want something. The 5% of the people on top already have it all and we say they can make great customers. To, co ja was teraz się chcę nauczyć, to to, że możecie mieć rynek tak naprawdę 100%, ponieważ 95% ludzi czegoś pragnie w życiu, natomiast pozostała część, te 5%, praktycznie już wszystko ma i oni mogliby zostać waszymi dobrymi klientami. See, when you understand network marketing, then we coined the phrase that now you know how to drive. And people spend all their time talking to people about their company, product, and marketing plan, their vehicle, and they don't spend any time teaching them how to drive it. I to, jeżeli ktoś rozumie network marketing, to my to nazywamy, że on musi jeździć. I właśnie to powoduje, że ktoś jest w stanie to zrozumieć i budować ten biznes od razu. Everybody thinks their vehicle is the hot vehicle. Simple little analogy. And Lamborghini or Ferrari, they are also hot vehicles. Oh, just a minute. They are also hot vehicles. And anyway, would you let your best friend go for a drive around the block in your brand new Lamborghini if they did not know how to drive?
Ja mam tam też taką krótką analogię, że zobaczcie sobie, że każdy, kto ma jakiś swój biznes MLM-owy, to myśli, że ma taki hot vehicle, czyli taki gorący pojazd swój, najlepszy na świecie. Ale zobaczcie sobie, że Ferrari czy Lamborghini też jest takim pojazdem. I chciałbym Wam dać taką krótką analogię, którą może zapamiętajcie sobie, że gdybyście mieli takie swoje Lamborghini albo Ferrari, to... My wife Nancy and I did training seminars in over 35 different countries, and I've asked literally hundreds of thousands of people that question, and 100% of the people say, no way would I let them drive around the block if they didn't know how to drive. Gdybyście mieli właśnie takie Ferrari albo Lamborghini, to pytanie jest jedno. Czy dalibyście takiej osobie, która wiedzielibyście, że ona nie potrafi jeździć tym samochodem, jeździć tym samochodem waszym dookoła bloku? My z Nancy przez szereg lat, kiedy jeździliśmy na różne seminaria, zadawaliśmy pytanie na tych seminariach ludziom, czy pozwoliliby ludziom innym jeździć, gdyby wiedzieli, że oni nie potrafią jeździć, to pytanie. I każdy po prostu powiedział, że nie ma takiej opcji, żeby pozwolić komuś jeździć. People are spending days, weeks, months teaching people how to try to sell their products, and they're not spending any time at all teaching them how to drive the vehicle. Ludzie, którzy próbują kogoś wprowadzić do swoich firm, spędzają dni, godziny, wiele czasu na tym, żeby nauczyć kogoś wszystkiego o ich samochodzie, natomiast nikt z nich nie spędza dwóch minut na to, żeby kogoś nauczyć, jak jeździć tym pojazdem. In all the trainings I did all over the world, I always started by asking the people, when you sponsor somebody, how much teaching and training time does it take you before your new person can sponsor somebody? Ja zawsze, robiąc właśnie też seminaria, pytałem się ludzi, jak dużo czasu zajmuje Wam nauczenie kogoś, jak nie wiem, robić ten biznes, zanim ktoś w ogóle zaczął sponsorować pierwsze osoby? Can you teach them enough in 1 to 2 hours? No. How about 2 or 3 days? No. They say, well, how many of you have people been with you 2, 3, and 4 months and they still haven't sponsored anybody? Over the half the people in the room would raise their hand. I się okazywało, że kiedy zadawałem pytanie, że czy zajmuje wam to godzinę, dwie, oni mówili, że nie. Może 2, 3 dni też mówili, że nie. No to pytałem w końcu, a ilu z was ma taką sytuację, że nawet i pół roku mija, a te osoby nie są w stanie nikogo zasponsorować, nikogo i nawet nie zrobiły żadnego ruchu. I połowa praktycznie sali podnosiła wtedy ręce. So I simply ask them, how would you like to know why these people haven't sponsored anybody? I zawsze pytałem się ich, czy chcecie wiedzieć, dlaczego ci ludzie nigdy nie zasponsorowali jeszcze żadnego drugiego człowieka. The answer is really simple, because nobody taught them something that they can do. It's one thing if you have something you can do, but unless you have something you can teach your people that they can do, you're not going to go anywhere. No i odpowiedź jest bardzo prosta. Po prostu nikt nie nauczył ich tak naprawdę czegoś, co oni mogliby robić. Czegoś prostego. To, że ty potrafisz coś, to nie znaczy, że ta osoba też jest w stanie tak samo to robić jak ty. Więc musisz po prostu jakby ich nauczyć czegoś prostego, co oni mogą powtarzać i też innych uczyć. So the secret to the system is really simple. We teach people not to talk. The more you talk, the more people think they can't do what you're doing. And the more you talk, the more they think they don't have time to do it. Sekretem tego systemu mojego jest to, żeby jak najmniej mówić. To znaczy, że ponieważ im więcej mówisz, tym bardziej ludzie myślą, że będą musieli to wszystko za tobą powtórzyć. I dwa, że nie będą mieć tak naprawdę czasu na to, żeby tak to wszystko innym powtarzać, wykładać i tłumaczyć. So I'm going to teach you here very shortly our system, and with our app system and technology, you're going to be able to do in 3 to 5 years what took me 25. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, że dzięki nowoczesnym technologiom, nowoczesnym aplikacjom,
jesteście w stanie zrobić coś, co ja zrobiłem w ciągu 25 lat. Wy jesteście w stanie to zrobić w ciągu 2 do 5 lat. With less than 10 minutes of talking time on your part, your person is ready to start sponsoring business today. Doesn't have to take weeks, months to do it. I tak naprawdę to, co się tutaj dzisiaj nauczycie, to będziecie umieli w ciągu 10 minut przedstawić komuś cały sposób działania w MLM-ie i one jakby będą z łatwością mogły to samo powtórzyć i tak samo się tego nauczyć i to naprawdę nie zajmie im dużo czasu. The analogy here, it would be like handing a person the keys to the vehicle. You get in it today, start going down the freeway today, sponsoring and teaching and building your business. And note that while you're building your business, you can learn all about it. Analogią tego, co chcę was nauczyć, to jest coś takiego, że tak jakbym wam wręczył kluczyki do samochodu. Wy wsiadacie tego samochodu i jedziecie od razu. Od razu jedziecie i od dnia pierwszego zaczynacie sponsorować. Na nic nie czekacie. Podczas tej podróży dalszej później uczycie się wszystkiego, co tyczy się firmy, czy produktu, planu marketingowego i tak dalej. Ale wsiadacie i od razu jedziecie. The people who are recruiting people to sell, which don't 95% don't want to sell, for them it's like lifting up the hood on the vehicle, taking the whole engine apart, putting it back together again before they even think they can talk to somebody about what they're doing. A osoby, które próbują zarekrutować kogoś do sprzedaży, to dla nich taką analogią mogłoby być to, że zaczynają od otwierania maski samochodu, wyciągania silnika, analizowania wszystkiego na części, przekładania, składania z powrotem, potem zamykania i wsiadania do samochodu i na samym końcu gdzieś tam jechania w końcu i zaczynania tego biznesu. I want to show you how simple this. We have a hat. It says own your life. You can get these hats made anywhere. We even have a pin that we have on our shirt collar that says own your life. I to, co chcę wam pokazać, to to, że ja na przykład używam takiej czapeczki z napisem own your life i przypinki w kołnierzyku też z napisem own your life, która mniej więcej oznacza miej swoje życie na własność. You don't have the hat, don't have the pin, I'm going to tell you exactly what you can say. Jeżeli nie masz takiej czapeczki, nie masz takiej przypinki, możesz zacząć od tego, co wam zaraz powiem. Say you're talking to a friend or someone you've met. Now with the person you meet, don't start this process until you've made a connection with them. Get to know them, find out what they want, let them get to know you, but make a connection first. Ale nie zaczynajcie jakby robienia tego systemu z kimś, kogo nie znacie. Najpierw kogoś poznajcie, zobaczcie, jakie on ma pragnienia, o czym marzy, co chce robić i tak dalej. Także nawiążcie z nim jakąś relację, a później przejdźcie do zadawania mu pytań według systemu. So let's say you're talking to a friend and during the course of your conversation you simply ask them this question. Have you ever thought about what it would be like if you could own your life? Więc podczas jakiejś już później kolejnej rozmowy z kimś znajomym, zadajcie po prostu komuś pytanie, czy kiedykolwiek myślałeś, jakby to było, gdybyś miał swoje życie na własność? So they might look at you a little strange and you tell them that owning your life means having time, money and your health. Być może te osoby będą na was patrzeć trochę dziwnie, ale wytłumaczcie im, co to oznacza. To znaczy, że posiadać swoje życie na własność, to znaczy mieć czas, zdrowie i pieniądze w tym samym czasie. Did you realize that most people don't even know one person that has all three? Możesz sobie wyobrazić, że większość ludzi nie zna praktycznie nikogo, kto ma te trzy elementy naraz. Young people, millennials, if they're making 60 to 100,000 euros a year, they have a little money, but they don't have any time because of their job, commute, things they have to do, and their health's okay.
młodzi ludzie na przykład mają bardzo mało czasu, bo tak w zasadzie zawsze się śpieszą do pracy, jeżdżą komunikacją, siedzą na nadgodzinach. Może zaczynają zarabiać trochę pieniędzy, tam 60, 50, 100 tysięcy dolarów na rok, ale nie mają przeważnie czasu, natomiast ich zdrowie jeszcze jest całkiem w porządku. Older people have a lot of time, but they're running out of money and their health's going bad. Starsi ludzie z kolei mają bardzo dużo czasu, natomiast ich zdrowie czy pieniądze zaczynają już się kurczyć. So it's a simple question. Ask them, how would you like to be able to own your life at a time in your life when you can enjoy it with your friends and your family? Więc pytanie zawsze jest proste. Zapytajcie się ich, jak oni myślą, jak oni chcą mieć takie życie na własność, czy oni w ogóle o tym myśleli, jak by to zrobić, żeby mieć. What can they possibly say? They could say, Don, I want to just keep my stupid, dead-end, boring job and work the rest of my life and end up broke. Or they could say, gee, that sounds interesting. Can you give me some more information? Co oni wam mogą odpowiedzieć, jeżeli tak jakby zadacie im te pytania? Powiedzą, wiesz co, Don, nie, no daj mi spokój, ja nie mam zamiaru, w ogóle wolę tą moją głupią pracę, przynajmniej pewną, czy nie wiem. No, wolę pracować i nie mieć nic do czynienia z jakimś innym pomysłem. Natomiast są też tacy, którzy powiedzą, wiesz co, powiedz mi coś więcej, bo mnie to interesuje, powiedz mi. Now, this presentation we call the Own Your Life presentation is step one in a 3-step system. And without translation, the entire presentation takes under 1 minute. I ta mała prezentacja, którą przed chwilą żeście zobaczyli, to jest prezentacja 45-sekundowa i ona tak naprawdę trwa krócej niż 40, no, minuta, mniej niż minuta, 45 sekund. Notice that presentation had nothing to do with selling, and anybody can do it, and anybody can learn a 1-minute presentation. I zobaczcie, że ta prezentacja nie ma nic wspólnego ze sprzedażą, nic. I do tego każdy może się to powtórzyć i każdy może się nauczyć tej prezentacji nawet na pamięć. Compare that to spending, you know, days, weeks, and months before your people even think they can talk to someone. And then time they talk to 2 people and get rejected, they're all ready to quit the business. If they want to quit the business, I'd rather have them do it after 1 minute. I zobaczcie sobie, że osoby, które powiedzmy robią to trochę inny sposób, próbują nauczyć się jakichś długich prezentacji czy czegoś, wychodzą do innych ludzi, zaczynają próbować sponsorować i tak naprawdę po pierwszych 2 odmowach w zasadzie to oni już rezygnują, jakby no, są gotowi do ucieczki z tego biznesu. I zobaczcie, że to naprawdę łatwiej jest, jeżeli wy usłyszycie od kogoś, że on nie interesuje się tym tematem po minucie, niż jeżeli mu przedstawicie taką długą, powiedzmy półgodzinną czy godzinną prezentację swojej firmy. So they're interested, so now you're ready for the second step, which all it is there is introducing the concept that they need to understand network marketing, so they'll know how to drive if they want to own their life. Teraz jakby drugim krokiem tego systemu, oprócz tej prezentacji, która była pierwszym, jest to, że musicie im przedstawić ten pomysł, ten koncept tego, że żeby robić network marketing, oni muszą najpierw zrozumieć, czym jest network marketing. And you're going to send them the first 5 chapters of the book, which sold 11 million copies. And when they read that, they'll understand network marketing. And you just need to ask them, do you want me to send it to you by print or audio or both? I wszystko, co musisz zrobić, to tak naprawdę przesłać im 5 przynajmniej rozdziałów książki Dona, 45-sekundowa prezentacja, która odmieni twoje życie, gdzie dokładnie jest opisane, w jaki sposób działa network marketing. I jedyne, co musicie zrobić, to zapytać tych ludzi, czy chcą, żeby tą książkę przesłać im w formie papierowej, czy może w formie audio. So why is audio important? Well, people are getting to the point where they're saying they didn't have time to read.
Dlaczego audio jest tak ważna? Ponieważ zobaczcie sobie, że ludzie często mają wymówki pod tytułem, że nie mają czasu na to, żeby czytać. If you go to any town in the world during commuter time and look at the traffic, 90% of the vehicles have one person in them that hate their commute, probably hate their job, and be working there for 35, 40 years and retire broke. I osoby, które praktycznie często dojeżdżają do pracy, nie mają czasu na nic. Zobaczcie sobie, że oni mogliby czytać tą książkę nawet w trakcie tych dojazdów do pracy i często wśród nich może i nawet jacyś znajomi byliby razem z nimi w aucie, którzy wcale nie musieliby na przykład, nie wiem, pracować przez kolejne lata i pójść na emeryturę, jakby skazani na to, co wypracowali. Now with the app, they can take their mobile device with them on their commute and listen to the 5 chapters, or you can listen to them while you're fixing dinner, jogging, walking the dog, exercising. Tons of different ways you can change your life while you're doing something else. You got time to do this. Możecie tak naprawdę znaleźć ten czas i słuchać nagrań tej książki w wielu różnych sytuacjach i naprawdę to nagranie potrafi zmienić życie wielu ludziom. Kiedy oni to usłyszą, mogą to usłyszeć nawet podczas właśnie jazdy samochodem z kimś. Możesz sam tego słuchać też podczas joggingu albo przygotowaniu jedzenia albo wyjściu na spacer czy coś takiego. See, before we had technology in the app, people would buy my book and they'd send it out to people, so they have to pay for the gas to get to the post office, stand in line, buy the stamps, and then they'd have to wait 5 days or so for them to receive the book. Kiedyś w dawnych czasach, kiedy robiłem mój system, to musiałem książkę, którą napisałem, czy ludzie, którzy chcieli działać tym systemem, musieli tą książkę innym wysłać pocztą. Trzeba było pójść na tą pocztę, nakleić znaczki, przepraszam, wysłać i nawet czekać do 5 dni, aż ta osoba dostanie przesyłkę. So after 5 days, you give them a call and ask them if they've received the book. They say they did. Have you read it yet? They say they did. You'll be amazed how many people will lie to you. They really did not read it. I powiedzmy, że po 5 dniach zaczynaliście dzwonić do tych osób, czy one dostały tą książkę. One mówiły, że tak, czy pytaliście się, czy one przeczytały. One mówiły, że tak. I bylibyście naprawdę zdziwieni, jak wiele osób w ogóle was okłamało i w ogóle nawet do tej książki nie zajrzało. That's what we call cooling off. Because they had 5 days from the time you talked to them, from the time they received it. My to nazywamy takim wystyganiem, bo to jest właśnie ten czas takiego stygnięcia, od kiedy oni słyszą o pomyśle, do momentu, kiedy dostają waszą książkę i mogą ją czytać. Now, with our app and system and mobile device, there's no more cooling off, because you can actually send them the 5 chapters right while you're talking to them. And when you hang up, they have it right then, there and now, and ready to get started. Kiedy macie aplikację Dona, możecie książkę wysłać wprost z ręki swojego telefonu i ona, ta druga osoba, dostaje każdy materiał z tej aplikacji, tą książkę, od razu w momencie, kiedy wysyłacie do niej informacje. Hey, no time to cool off. You're going to like this, because when they start to read, you get a ping on your mobile device letting you know they started to read the first 5 chapters. If they hang up before they finish, you get another ping saying they partially read it, and when they finish reading it, you get another ping saying they finished reading it. Tutaj jest to, że raz, że nie ma tego efektu wystygania, a dwa, też dostajecie od razu informacje na temat tego, czy ta osoba zaczęła czytać, czy jest w trakcie, czy część czytała, czy skończyła przeglądać dany materiał, który żeście im wysłali. Wszystko dostajecie informacje jakby z aplikacji z powrotem. So what you would pay to send out one book that you would buy and mail at the post office, you can send out with the app unlimited. For less than the cost of sending out one book, you can send out 50, 100, 5 chapters a month if you wanted to.
I na przykład jest tak, że właśnie w cenie aplikacji, którą możecie sobie kupować na miesiąc, jesteście w stanie wysłać 50, 100, a może tysiące różnych, nielimitowaną ilość razy tej książki wielu ludziom na świecie, gdziekolwiek tylko będziecie chcieli. So what you just did there was step two. Remember, the time was their time to read the five chapters, not your time. To introduce the idea and how you're going to send it, took maybe 2 to 4 minutes. Zobaczcie sobie, ile wam czasu zajmuje to, że w momencie, kiedy komuś najpierw opowiadacie o tej prezentacji, czyli ta dosłownie minuta, potem te kilka minut na temat tego, że oni powinni przeczytać książkę Dona, żeby czegoś dowiedzieć się na temat network marketingu, no naprawdę zajmuje wam dosłownie kilka minut, żeby przedstawić całość czego, co każdy powinien wiedzieć. So when they finish the second step, they're ready for the third step, which will be a demonstration of how you actually send the book out. My partner Jeff Romali links his phone to the computer, shares the screen, and shows you how to do it. Once you've done it twice, takes you about 20 seconds, send it anywhere in the world. I kiedy osoba, która zaczęła czytać tą książkę, możecie też następnym krokiem jest pokazanie im tego, co aplikacja Dona na przykład ma w sobie. Możecie wtedy przesyłać im różnego rodzaju materiały z tej aplikacji, żeby mogli jeszcze głębiej dowiedzieć się wszystkiego o network marketingu. I w aplikacji, którą mam, jest taka krótka prezentacja mojego partnera Dona, Jeffa Romaldiego, który pokazuje, w jaki sposób poruszać się po aplikacji, żeby wysyłać różne materiały ludziom, którym chcecie je coś wysłać. So when your person has gone through everything on the app, then they are ready to go to the website of your company and see your vehicle. We never, ever talk about the vehicle until they know how to drive. And when they go through the three steps, they will understand and know how to drive. I osoby, które faktycznie przerobiły już książkę, przerobiły wszystkie materiały, które są w aplikacji, można powiedzieć, że one są przygotowane, one są naprawdę, mają wiedzę na temat network marketingu i tak naprawdę są gotowe na to, żebyście mogli już w ostatecznym kroku przedstawić im swoją własną firmę MLM-ową. So when you add up your total talking time from the 1 minute for the first step and the few minutes for the second and third, you're looking at anywhere from 4 to 10 minutes total talking time. Compare that the way you've been used to doing the business. I przeliczcie sobie, ile trwa przedstawienie komuś tego prostego systemu, prezentacji, książki i ewentualnie materiałów z aplikacji. To jest naprawdę kilka minut i porównajcie to z tym, co zwykle przeznaczacie na to, żeby kogoś wprowadzić, zanim ktoś się nauczy wszystkiego, co w waszej firmie jest do zaoferowania, w jaki sposób go uczycie. So when you get the app, there's other things that come with it, and I'm going to let Adriana tell you what those are without translation, because don't need to translate that. To, co macie w aplikacji, Don chce, żebym wam powiedziała już tak pokrótce, bez tłumaczenia jego, żebyście mieli jakieś pojęcie, w jaki sposób można wykorzystywać taką aplikację. Tam znajdziecie wiele materiałów, książkę Dona w postaci audiobooku, w postaci PDF-u. Dla swojej własnej dyspozycji macie całą książkę, dla osób, które będziecie im chcieli wysłać te materiały, to wysyłacie darmowo 4 do 5 rozdziałów tej książki nielimitowaną ilość razy. Oprócz tego w aplikacji jest wiele różnych takich sekcji, które bardzo ciekawie jakby potrafią przedstawić network marketing. Jedną z nich jest sekcja pytań i odpowiedzi, gdzie Don razem z Jeffem odpowiada na proste pytania ludzi, którym pewne pytania na samym początku kariery w MLM-ie się pojawiają. Na przykład od czego by Don zaczął, gdyby miał zaczynać MLM, albo
co jest najważniejszą rzeczą w MLM-ie, albo no, tego typu pytania. Na każde z tych pytań to trwa, bodajże takie filmiki są nagrane, dwuminutowe odpowiedzi. Możecie używać tych filmików właśnie, żeby pomagać innym ludziom, których wprowadzacie, żeby im odpowiedzieć szybko na pytania. Nie musicie też tracić czasu na to, żeby im tłumaczyć. Wysyłacie im konkretny filmik dotyczący właśnie tego problemu, który mają i oni od razu mają tą odpowiedź. Tak samo macie też tracking tego, więc widzicie, czy ta osoba to przeczytała, czy ją to w ogóle interesuje, czy nie. Inną sekcją jest szereg wywiadów, które Don przeprowadził z nieznanymi broadcasterami w Ameryce, którzy prowadzą różnego rodzaju kanały na YouTubie. Jednym z nich jest Simon Chen, Peter Mangels czy Tom Chanel. Tam wiele bardzo interesujących informacji też znajdziecie. I dla mnie najbardziej wartościową częścią w aplikacji jest część, gdzie jest trening Nancy. Nancy to jest żona Dona, która zmarła rok temu i przed swoją śmiercią zdążyła nagrać wiele wspaniałych, naprawdę motywujących filmików dotyczących stylu życia, dotyczących posiadania swojego życia na własność, gdzie tak naprawdę najbardziej chyba do kobiet to jest skierowane, natomiast mężczyźni też bardzo lubią te filmiki. I bardzo zachęcam Was, jeżeli chcecie posłuchać tego, żeby właśnie zacząć od tej sekcji, ponieważ to naprawdę jest coś niesamowitego. Ona zresztą była tak niesamowitą osobą, że na pewno Wam się to spodoba. W przyszłości ma być też taka sekcja, która będzie raz nagraniami z różnych tego typu, jak tutaj są, Zoomów. W różnych językach, że będziecie mogli te Zoomy komuś udostępniać również w innych językach. I będą też świadectwa różnych osób, które działając systemem Dona osiągnęły wielkie sukcesy. Między innymi taką standardową osobą, która już jest jakby, ma takie nagranie i będzie już zawarte w aplikacji, jest doktor Steve Hines, który doskonale rozumie, czym jest network marketing, osiągnął przy użyciu aplikacji największy sukces w swoim network marketingu i dzieli się z tą niesamowitą możliwością z innymi, żeby mogli wykorzystywać tą aplikację i przyspieszyć swój biznes MLM-owy i pomagać ludziom, żeby mieli swoje życie na własność. Także zachęcam Was, jeżeli macie ochotę do tej aplikacji, do przeglądnięcia sobie tego, jeżeli ktoś będzie chciał, to proszę o kontakt, wyślę linka do tej aplikacji, żeby sobie mógł zobaczyć, jak to wygląda. Okay, Don. So, time for a photo and stop the recording and send them link. Okej, okay. Czas dla fotoreporterów, także ja teraz na chwilę przerwę to nagranie.